Lembro das que isso da Estrona Gregor e por causa da fine aplicação a gravar com o ecrã e que se recorder. Ona jest naprawdę kozacka i polecam wam ją zainstalować, bo jest naprawdę fajna. I pokażę wam, jaka funkcja jest. Jest takie coś, no jak nagrywanie, no tak, wiecie. No i mogę pauzować. O tym. Jak widzicie, zrobiłem pauzę. Ten kwadrat to jest koniec nagrania, więc nie będę w to klikać. A to jest ustawienia. Tak. I możecie tutaj włączyć, tutaj możecie sobie włączyć szczotkę. Popatrzcie. I to jest szczotka. To jest taki pędzelek. I klikacie. I od razu możecie rysować. No na przykład Elo napiszę. Albo nie wiem. Nie wiem. Morda. No, na przykład. Tak, i możecie jeszcze mazać, ale to się bardzo długo robi. Popatrzcie, klikacie sobie w gumkę. No i to długo trwa, no bo jest trudne. Więc lepiej klikać strzałkę. I możecie sobie zmienić kolor z tym. Więc naprawdę wam polecam tą aplikację. I możecie sobie jeszcze zrobić takie coś jak kamerka. Kamerkę pokazać. Popatrzcie, no jest kamerka. Nie będę wam pokazywać twarzy. Bo nie chcę. Dobra, wyłączam to. A wiecie, jak inaczej można to zrobić? Możecie wejść sobie w aplikację. W ustawienia. Na sam dół schodzicie i tutaj się znaczy narzędzia. No i włączacie sobie na przykład kamerkę. Albo szczotkę. No. Dobra. To by było na tyle, bo chciałam polecić wam tą aplikację, więc ja się z wami żegnam. Cześć.